Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Charles Leclerc and Verstappen, Rose, Albon, Perez and Esteban Ocon, Sainz, Raikkonen, Lando Norris and Stroll, Kvyat, Gasly, Antonio Giovinazzi and Kevin Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi and Mahavir Raghunathan. Which of these talented drivers will come out on top today? Right, Jeff here. Can you hear me? Good luck today. We can make a top 10 position, so give it 100%. Witam w kolejnym odcinku z F1 2020. Mój zespół. W poprzednim odcinku były zajęcia na tym torze, trening i kwalifikacje. Wszystko poszło świetnie. I tak, gdyby było sucho, no to cieszyłbym się, bo byłaby szansa na dobry wynik. A tak to w tych warunkach, no to będzie jedna wielka niewiadoma. Nie wiem, co się stanie. No strategia jest taka, że te opony powinny na cały dystans wyścigu wystarczyć. Ale jak będzie, zobaczymy. Na pogoda to prawie przez cały wyścig ma padać deszcz, więc raczej nie ma mowy o tym, żeby używać się slików podczas tego wyścigu. Ruszamy do okrążenia rozgrzewkowego. Ale ślizga bolidem na wyjściach z zakrętów. Jak to w ogóle na tych pierwszych metrach okrążenia będzie jechać? Zapytałem o pogodę. Deszcz podobno coś tam osłabnął i że te opony właśnie pośrednie będą najlepsze, znaczy przejściówki. Ale właśnie o warunki na suchy tor raczej ich nie będzie. Tor krótki, jeszcze dwa zakręty i kończymy to okrążenie rozgrzewkowe. A już nawet teraz. O, jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. No z jednej strony szkoda naprawdę, że to nie będzie suchy wyścig, bo tak to na pewno miałbym szansę na dobry wynik. No a w takich warunkach, jak mówiłem na początku, to będzie jedna wielka niewiadoma, co tu się stanie. Czekamy jeszcze na resztę zawodników. Przynajmniej pozycja startowa jest dobra. To zawsze jest dobre, żeby mieć tą pozycję startową. Ja w tym sezonie prawie jeszcze nigdy nie miałem dobrej pozycji startowej.
A tutaj na starcie już bokiem stawia bolid. Ostrożnie tutaj. Wyprzedziłem Ricardo. Jestem piąty. No sama czołówka przede mną, Ferrari i Mercedesy. Ale tu Ricardo się pokazał. Trochę za wcześnie zahamowałem. Wejście. O, już tam żółta flaga w pierwszym, znaczy w tym zwykłym zakręcie była. Nie wiem, co tam się stało. Tu ostrożnie. Nie wiem, jak przyczepność. Pierwsze okrążenie w sumie badam tą przyczepność. Nie wiem, na jak wiele można sobie pozwolić tutaj w tych zakrętach. Na pewno będą mnie wyprzedzać jeden po drugim za chwilę. Tamci już odjechali. Pierwsze okrążenie skończone. Ale samochód jedzie jak na sankach, właśnie te przednie opony. Podsterowność straszna, nadsterowność straszna, no wszystko. Bolid nie skręca, a za mąż wyjścia z zakrętów to dosłownie sekunda nieuwagi i można się obrócić. Zanim zacznę skręcać, to już trzeba stracić prędkość. Trzeba wyhamować przed skręcaniem, bo nie można podczas hamowania skręcać, bo wtedy po prostu no, nadsterowność, czy podsterowność jest taka ogromna, czyli przód wyjeżdża z zakrętu. A trzymam teraz wszystkich zawodników za sobą. Ale nic na to nie poradzę. Oj, to mnie wyrzuciło za tor. Ale chyba jeszcze utrzymam pozycję. Czy nie utrzymam? O, jeden wielki pociąg się za mną zrobił teraz. To z jednej strony jest dobra informacja, że deszcz słabnie. No ale nie będzie ten tor suchy do końca wyścigu, niestety, więc w takich warunkach trzeba będzie cały ten wyścig przejechać. Dopóki nie trzeba pokonać jakiegoś zakrętu, to jest dobrze. Właśnie tak w zakrętach, no to ta nadsterowność, podsterowność, no wszystko. Tak trzeba uważać. Dosłownie każdy manewr trzeba bardzo uważać. A tu jeszcze okrążeń, okrążeń sporo. Ten moment wciśnięcia gazu, jak się pierwszy zakręt pokona, trzeba na to uważać. To wyjście z tego zakrętu to też jest ten moment wciśnięcia gazu. Ale chyba coś tam złapałem teraz tempo, delikatnie. Coraz więcej zakrętów pokonuje tak w miarę przyzwoicie już. Rekord drugiego sektora? Niesamowite.
zawsze byłem szybki w drugim sektorze, ale żebym na mokrym torze ustanowił rekord w tym sektorze. Nie chcę też przedobrzyć. Chciałbym i staram się tak powoli, coraz szybciej jechać z okrążenia na okrążenie, ale ten właśnie taki moment, ten punkt. Ten właśnie punkt, jak bardzo mogę przedobrzyć, w takich warunkach jest minimalny. Oczywiście suchy tor wybacza mnóstwo błędów. Mnóstwo błędów wybacza suchy tor, ale mokry tor nie wybacza żadnego błędu. A teraz już pewnie nie poprawię czasu. No tak, i to raczej przez cały wyścig właśnie powiedział mi, że to są właściwe opony. No zresztą to wszystko, co on mówi, to też pisze na dole. Właściwe opony i według prognoz pogody, no to właśnie na tych przejściówkach cały wyścig będziemy jechać. W tym pierwszym zakręcie zyskuję troszkę czasu i to mnie cieszy. Ale to właśnie ten zakręt jest najgorszy. Wyjście z tego zakrętu jest najgorsze. Na przyczepność tak ogólnie to się zaczyna właśnie delikatnie polepszać. Dobrze, że już tak nie pada mocno jak padało na starcie wyścigu. Właśnie czasy okrążeń też już zaczynają się powoli poprawiać. Jest coraz większej przyczepności na torze. Vettel prowadzi. No to on na starcie. Startował z pole position, nie utrzymał prowadzenia. I znowu już odjeżdżał tył na wejściu z zakrętu. Ta moja przewaga na to Ricardo jest póki co taka sama. Ja tak systematycznie też patrzę i prawie z każdym okrążeniem poprawiam czas okrążenia. No w tym zakręcie, to wyjście z tego zakrętu, to jest na każdym okrążeniu, za każdym razem naprawdę 100%, a nawet i więcej, ponad 100% koncentracja. A zwłaszcza tak, jeszcze ja, co sobie na tej klawiaturze gram, to...
of rain. 10 minutes, the gap to the car ahead is 2.1 seconds. No też to zauważyłem, że znowu się tak delikatnie do Leclerca zbliżyłem. Żółta flaga? Co tam się stało? Już nie ma. A to jednak właśnie Ocon. Myślałem, że nawet coś z przodu się stało, ale to Ocon tam z tyłu odpada z wyścigu. No póki co przewaga nad zawodnikami z tyłu zrobiła się już teraz dosyć bezpieczna. No i tor właśnie też już widać. Ta linia wyścigowa jest już coraz lepsza. Ale i tak nadal trzeba uważać i nie wolno sobie na zbyt wiele pozwalać. My już jesteśmy w połowie wyścigu. Teraz się druga połowa rozpoczyna. Tu gdzieś jego samochód jest, na poboczu. No, że safety cara żadnego czy coś nie wzięli. No, różnie z tym safety carem jest. W takiej sytuacji jak ta, czasem ten safety car by wyjechał, czasem nie wyjechał. Można już nawet bardzo późno hamować. Strong, aware, 33% opony mają. Już jesteśmy w drugiej połowie wyścigu. No to zupełnie niepotrzebne ścięcie. Spojrzałem sobie właśnie na to zużycie opon i dojadą opony bez problemu. Tylko że pod koniec wyścigu może być z nimi już problem z szczepnością. Zobaczę, co inni będą robili, ale raczej nie będą zjeżdżali na wymianę opon. A tu teraz za bardzo zaatakowałem trochę ten krawężnik. Tak jak mnie tutaj wyrzuci na to czerwone, to nie dostaję za to żadnego ostrzeżenia nawet. A jak mnie tak wyrzuca, to oczywiście nawet nie próbuję wracać z powrotem na linię wyścigową, bo to byłoby to zbyt niebezpieczne. Ohamować się już da prawie jak w kwalifikacjach. No tak, no tylko wyrzuca tutaj. Wyrzuca w tym zakręcie właśnie, jak sobie trochę pozwolę. No teraz mi trochę uciekł. No jest strasznie mała różnica pomiędzy tym, że przejadę zakręt dobrze, a stracę dużo czasu. No jeszcze 6 okrążeń, czy 7. Ale utrzymuję w miarę takie same tempo. To też mnie zadowala. Znowu był problem z trakcją na wyjściu. No ale to tak będzie. Cały czas większy lub mniejszy problem zawsze będzie.
Vettel's leading the race. Przewaga nad Ricardo cały czas jest taka mniej więcej podobna. No tu się do mnie może nieco zbliżać, ale znowuż pierwszy zakręt tamte kilka dziesiątych sekundy zawsze zyskuje. Tutaj też zauważyłem w tym najniebezpieczniejszym zakręcie, że jak go pojadę w miarę dobrze, to 0,3 jakieś sekundy zyskam. Tutaj też zyskuję, ale chyba tutaj tracę. No tak, tutaj tracę w tych zakrętach najwięcej na całym okrążeniu. Pięć okrążeń jeszcze. No tak się wydaje, że to jest nudny wyścig, ale no mówię wam, jazda w takich warunkach, 18 okrążeń, na pewno nie jest nudna, bo to jest no non-stop koncentracja na może na 200%. W wyścigach na suchym torze koncentrację trzeba mieć na poziomie 100%, a jak są właśnie takie warunki, że tor jest mokry, to ta koncentracja musi wskakiwać na 200%. Cztery okrążenia. No to jest chyba taki plan, żeby zawsze już tak jechać. O tym, że mnie tak wynosi w tym pierwszym zakręcie, a to czerwone. Nie tracę czasu za to, kary nie dostaję. Znowu Leclerc jest bliżej. No to już chyba trzeci raz w tym wyścigu, że ta odległość się zmniejszyła na chwilę. Informacje o przewadze. Nie tyle przewadze, co samochód z przodu, ile sekund jest przede mną. No tutaj dwa takie zakręty dosyć nieładnie pojechane. I tam jeszcze powiedział też o tych oponach. No już w pierwszym zakręcie bolid się nie uślizguje, jeśli chodzi o tył. Tylko tutaj nadal cały czas. Ale hamować już można spokojnie, jak jest ten słupek 100 metrów.
I tak cały czas to piąte miejsce. Naprawdę nie byłem pewny tego, że aż tak dobrze to pójdzie. No w ogóle myślałem, że będą mnie wyprzedzać w tym wyścigu co chwilę. A tu sobie jadę, no cały wyścig praktycznie na tym piątym miejscu. I rozpoczynamy przedostatnie okrążenie. A teraz dostałem ostrzeżenie. Ricardo, no już ponad 3 sekundy, blisko 4 sekundy z tyłu. Ale Leclerc coraz wyraźniej, ale braknie mi czasu. Bo teraz już od wielu okrążeń utrzymuje się za nim. No cóż, zaświeciła mi się teraz żółta kontrolka. To widać na wyświetlaczu. Ona oznacza chyba, że opony już są dosyć mocno zużyte. No ale to już za moment rozpoczynamy ostatnie okrążenie. To jedno okrążenie jeszcze wytrzymają. Pię 62% najwyższe zużycie. Tak więc zachowawczo, bo też już nie pada. I szczerze mówiąc, trzeba będzie się teraz na tym ostatnim okrążeniu trzymać takich mokrych części toru, jak będę na prostej. Żeby chłodzić opony. No, było groźnie. Jadę teraz tą mokrą częścią toru, żeby chłodzić te opony. Bo przejściówki, kiedy zaczyna się już tak robić bardzo sucho, to już takim na prawie suchym torze przejściówki bardzo mocno się przegrzewają i szybko się niszczą. Więc trzeba je chłodzić właśnie jeżdżąc po tych mokrych fragmentach toru. No ale Leclerc teraz odjechał. Przewaga na Ricardo jest bezpieczna. Jeszcze tylko dwa zakręty i będzie no fantastyczny wynik. Piąte miejsce. Ostrożnie już tutaj ostatni zakręt. I mamy piąte miejsce. Naprawdę fantastyczny wynik. Jeszcze w takich warunkach. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Naprawdę myślałem, że będą mnie połykać jeden za drugim. A tu proszę, udało się na piątym miejscu dojechać. So Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. No minie jeszcze trochę czasu, zanim ja się pojawię na podium, ale no patrząc na to, że udało się już piąte miejsce zająć w wyścigu, to już do tych ich wyścigów, że będę na podium, to już jest coraz bliżej. Jeszcze chwila, ale już niedaleko. So let's review the updated driver standings. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? I have to say Sebastian Vettel certainly caught my eye during today's race. Incredible driving. I know that's at odds with the official decision, but I think they deserve some recognition on a day where both of these drivers are at the top of their game.
It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, good work from the owner drivers team this weekend, who pushed themselves further up the order. After an event like that... O, troszkę mu przerwałem, ale nieważne. No pewnie będzie wywiad jeszcze. No rywalizacja z Danielem Kwiatem wygrana. Nie mam nawet pojęcia, który on był w tym wyścigu, ale na pewno daleko. Z kolegą z zespołu to już nawet w ogóle nie ma co myśleć, co wspominać. O, spełniłem w końcu jakieś takie wyzwanie pobocznego sponsora i zarobiłem 163 tysiące dodatkowe. No teraz pewnie będzie wywiad. Nie było wywiadu po takim wyścigu? No cóż, tak, to już wielokrotnie przedtem wspominałem. Ten wyścig to jest półmetek sezonu. To jest taki teoretyczny półmetek sezonu, bo mamy 11 wyścigów na 22 zrobione. No i proszę, i teraz jest ważny moment też. Ważny moment, ale to tym momentem zajmiemy się w następnym odcinku. A zatem już dziękuję. Świetny wyścig o Grand Prix Austrii. Cały wyścig na mokrym torze. Udało się na tym 5. miejscu dojechać. I do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zrobimy trening na Silverstone. Do zobaczenia.